witam cię, drogi widzu, bardzo serdecznie. Znów musiałem udać się do Środy Wielkopolskiej, do ISAM-u, gdyż mamy małe kłopoty. Co ty robisz w mojej sypialni? Szymon, widzowie napisali, że takie fantastyczne duo tworzyłem w internecie, a ty mnie z kobietą zdradzasz i ochoczo baraszkujesz w łóżku? No przecież to jest moja kobieta, hopie. Faktycznie. Dobra, mamy większy problem. Kazałeś kupić mi kombajn. Kupiłem. Kazałeś przywieźć go do Łodzi. Przywiozłem. No i słuchaj, okazało się, że kupiliśmy jakiegoś białego kruka, czarną wronę, żółtą mewę do chuj. Jakiś eksponat, 4 sztuki na świat. Widzowie w komentarzach powiedzieli, że nie możemy nic z tym zrobić. To stuningujmy to delikatnie. Delikatnie? Albo nie, stuningujmy to delikutaśnie. Deliku, masz rację. Zróbmy go na czerwono jak Ferrari. Nikt się nie dowali, no bo to będzie wyglądało jak bizon. No tak. Do tego założymy kołpaki, czyli nie będziemy ingerować jakby w całą konstrukcję auta w kobiecyce. Następnie dołożymy parę chromów, ewentualnie 3 karbony i lekko przyciemnimy szyby. Dobry pomysł. W takim razie ucz się na tutorialu obsługi kombajnu. Kombajna? Nie wiem nawet jak to się mówi. A tymczasem ja muszę się zająć zmodyfikowaniem tego pojazdu i niestety nie mogę zrobić tego tak jak chciałem wstępnie, gdyż mam już dość dostawania pogróżek na diemy. Ale i tak zrobimy tego bizonika, by budził respekt na osiedlu. Jak ktoś tym na osiedle pojedzie, to też w ogóle pełny szacun. No właśnie, moi drodzy, bo ten bizon trafi do jednego z was. Do jednego z was również trafi, jak już dobrze wiecie z poprzedniego materiału, to piękne BMW M4 w cabrio, dopchane do granic możliwości. W konfiguratorze nie można kliknąć już nic więcej. I my zaraz po odbiorze tego auta dołożyliśmy mu coś więcej, czyli felgi od Turismo, pakiet karbonów i dzięki temu ten samochód wreszcie się prezentuje. Mało tego, chodźcie na chwilę na tył, ponieważ dołożyliśmy coś, czego żadne cabrio w tym kraju nie ma. Albowiem jest to spoiler, mały bo mały, ale większy tutaj się niestety nie mógł zmieścić, gdyż uderza z klapą. Może ja to wam zaprezentuję, co wam będę opowiadał. Patrzcie to. Widzicie? Milimetr. Milimetr tam jest dosłownie luzu, ale przez to, że mamy ten ruch klapy, no i ona trochę waży, wiecie, fizyka, aerodynamika, biologia. Dwutlenek węgla, taka sytuacja. Nie? To on uderza delikatnie o ten spoilerek, ale jest tu wszystko PPF-ikiem zabezpieczone tak, żeby się nie porysało. Nie? Dobra, chowamy to z powrotem. Gdy wejdziecie sobie na gigafura.pl, dowiecie się również, że możecie zgarnąć nową BMW M2. Wprawdzie na tydzień, no ale inne Jupitery oferowały sportowy samochód na dobę. My dajemy na tydzień. Nasza gra musi być lepsza, a przede wszystkim musi być zabawniejsza, bo w niej również do zgarnięcia Fiat Multipla, również stuningowany, do którego jeszcze dokładamy 10 tysięcy jako pakiet serwisowy. Jeżeli wydacie te 10 koła na jakieś swoje własne przyjemności, to jakby nie mnie, to róbcie co chcecie. No dobra, ale wróćmy do bizona. Jak zrobić go tak, żeby nikt nam nie zarzucił, że zdemolowaliśmy jakąś tam wersję eksportową, eksponat? Panowie, zapraszam! Tak jak już mówiłem kiedyś, gdy ten kombajn tutaj zjechał, podstawą jest przemalowanie go. I mam nadzieję, że chłopaki przywieźli taki kolor, jaki sobie wymyśliłem, czyli Rosso Corsa z Ferrari. Zaraz się tego dowiemy. Witam serdecznie. Witamy. Chyba niełatwe zadanie przed wami. Czy łatwe? Jak praktykerze, damy radę. Damy radę? Tak jest. Będzie Rosso Corsa czerwone z Ferrari? Jak ksiądz uważa. No, oczywiście, to musi być. To musi być najszybszy kombajn w mieście. W mieście, kombajn w mieście. To jest druga abstrakcja. Będzie dobrze. Będzie dobrze. No dobra, to działamy, panowie.
Nie przeszkadzajmy chłopakom, niech sobie robią. Nikt nie lubi, jak mu się patrzy na ręce, także przejedźmy i pokażę wam kolejny taki fajny smaczek, który wzbogaci tego bizonka. Kawał drogi pokonałem. Ty też kawał drogi możesz pokonać tym samochodem, bo oprócz tego, że możesz zgarnąć go na tydzień w naszej super zabawie, to w takiej mojej wewnętrznej zabawie możesz zgarnąć go na weekend. Wystarczy tylko, że zostawisz komentarz i łapkę w górę. I jeżeli tych łapek w górę będzie 20 tysięcy, to właśnie jeden z komentujących na weekend otrzyma M2-eczkę. Dobra, chodźcie, bo naprawdę to, co teraz na tym kombajnie się jeszcze pojawi, zryło mi beret, gdyż jak postawiliśmy go tutaj, to masa ludzi się zjechała i masa ludzi miała jakiś ciekawy pomysł. I ten pomysł wydał mi się jeden z lepszych. Największy ssak lądowy Ameryki Północnej posiada jedną bardzo ważną rzecz. Albowiem są to rogi. I nasz bizonik te rogi również musi posiadać. Siemano. Ej, ale wyszły zajebiście. No. O kurde. Wiesz, zrobiliśmy takie... ostre, ale one są naprawdę takie jak prawdziwe. Prawdziwy bizon, nie? Staraliśmy się odtworzyć te rogi takie, żebyś się fajnie prezentowali na tym bizonie, nie? Będą się prezentowały, będą. Nawet chyba nie trzeba ich malować, one muszą tak... Nie, będą błyszały, żeby się, wiesz, żebyś nam... Słoneczko ładnie padało, będzie budził respekt. Dobra, nie przeszkadzam, kończ je, zobaczymy efekt już niedługo. A kolejny efekt, który musimy zobaczyć, to jak dobrze wiecie, zabrałem Alfowi jego multiple, o której mówiłem na wstępie w sumie. Trochę wcześniej o niej mówiłem. A teraz musimy zobaczyć, jak idą prace przy niej, bo zmieniła ona kolor. Zajebiście to wyszło! O jasny! Ale to dobrze stroi! Witam serdecznie! Ja nie wiedziałem, że ma taką metamorfozę! To jest glow up roku na polskim YouTubie! Ale nawet też ma te halogeny w tym stroju! Ej, wszystko teraz ten fituje! Ale perełka! Nie no, Matko Bosko, Jezusie Święty! No teraz to wygląda! Teraz muszę zapalić! Kamilku, żeś dobre miejsce znalazł. On znalazł, no. On znalazł. Dobra, nie było, on znalazł. Kurwa, a jak zostało? Ja pierdykam, ale robi robotę. I to jeszcze jest połowa sukcesu, bo to tylko lakier. Jeszcze musi dojść wnętrze, muszą dojść koła, na które zaraz pojedziemy. Tak w ogóle? Już pierwszy rzut oka jest dobry. Nie no, na pierwszy rzut oka już nawet przy tym jakby zestawieniu fituje fest. I taki brokat chciałeś? Taki brokat chciałem, no jest złota perła. Nie no, jest petarda fest. Wow, ej, nie sądziłem, że będę się jarał multiplą. Czy w ogóle jeszcze jakby ktoś mi rok temu powiedział, detalerz, za rok będziesz tuningował multiple, to bym powiedział, że ty, byku, chory jesteś? Ty wszystkich masz w rodzinie? Ty naprawdę nie potrzeba jakiejś wizyty u lekarza? A tu proszę. Czy pamiętacie Monikę Kociołek, która pompką do piłki pompowała koło w rowerze i mówiła, że o Boże, trzeba wierzyć w siebie. Poddawajcie się, ja pompuję koło od roweru pompką do piłki. To ja jestem idealnym przykładem, że trzeba wierzyć w siebie, bo widzicie? Rok temu bym nie pomyślał, że będę robił multiple, jeszcze będę robił to przy współpracy z Szymonem. Także byku, jak chcesz zgarnąć tą multiple, to wbij, kup se e-booka i uwierz w siebie, daj sobie szansę. A jak nie chcesz tego, to może chcesz to. Tu każdy znajdzie coś dla siebie. Dobra, idziemy płacić i zabieramy to w kolejne miejsce, w którym kolejne zmiany zostaną dokonane. Dobry, gdzie jest kierownik tego dobytku? Co ja mam z tym zrobić? Bardzo. Podobno masz 1000 opon. Potrzebuję teraz 4 sztuk, które będą prima sorci do tego wozu i fel. Mało tego, zawias. Jak mówi pismo, musi być nisko. Tak podobno mówią. Dlatego ci, co tak mówią, to na tym zawieszeniu jeżdżą. Dlatego je też trzeba zamontować. No dobra, działamy. No to super, bo mamy bardzo mało czasu, gdyż ty, Kamilku, ty tu nie odchodź, dodawaj kluczyki,
ale trzymaj. Zaraz do ciebie te kółki wrócą, bo Kamilek zaraz po tym, jak Bartuś zrobi kółka i oponki i zawieszenie, musi sprawić, żeby ten samochód był w 100% sprawny mechanicznie. Żeby widz, który otrzyma ten wóz wraz z 10 tysiącami złotych, mógł sobie pojechać w jakąś trasę z koleżanką bądź kolegą i nie musiał się martwić, że te 10 tysięcy faktycznie wyda na pakiet serwisowy, który tak to dumnie nazwaliśmy, nie? Mhm. Ile ma na to czasu? Bardzo mało, do przyszłego tygodnia już musi być gotowa, a jeszcze mamy wnętrze. Dobra, damy radę. Także Bartuś, dałamy radę? Działamy. No, działamy. Mijały dni, mijały noce, a ja z niecierpliwością czekałem tylko na tę jedną wiadomość. Detalesz, wszystkie pojazdy gotowe. Zapraszam. Zabieraj mnie stąd. W takim razie proszę o werble i... Plus i minus to jedyne, co widzę. Waldemar, niekiepski mechanik, zapraszam na prezentację tego pojazdu. Fiat Multipla 1.9 JTD. Niezawodny silnik. Chodzi normalnie jak przecinak. I słuchaj, ta, jak żeś ten samochód wcześniej widzieli, on normalnie był zabrany biednemu Alfowi. Ale u mnie jest teraz do zdobycia przez was. Jak kupi ta e-booka, to ma ta szansę go wygrać. Proszę Państwa, proszę spojrzeć normalnie na ten przepiękny czarny kolor. No normalnie czarna perła Mozambiku. Coś pięknego, świeci się, mieni się normalnie pod tymi światłami, a jak na słońce wyjedziesz, łomatko świnto, to zmienia kolory jak kameleon. Normalnie są tu reflektory przyciemnione. Ja nie wiem, które to są długie, które krótkie, bo to normalnie taki delfin trochę jest, ktoś by powiedział. Ale jak ci się nie podoba i se kojarzysz to z rybą czy z akwarium, to se możesz nalać do środka wody i w ogródku postawić, to nie? I tu normalnie jest tak zrobione pięknie. Galwanizer, że tak powiem, maczał w tym palce. Bo jest złote, piękne. No niektórzy jak są bogate, to noszą takie kiety złote tutaj. A ty se możesz na takich jeździć, je kręcić. Tutaj normalnie paczka Marlboro nie będzie. Nich. Jest gwincik zrobiony, to nie jest żadna czternastka, żeby se ktoś nie myślał. To jest legalne 17. Normalnie se możesz jechać tym, jak Lord Cox. A propos, złoty chwel. Tu jest wszystko normalnie piękne złote. Wraz z dywanikiem. No i elektryko z szybą, tu nie ma korby tak jak u mnie w głowie normalnie. Patrz ta, co się dzieje. Rozumiesz mnie? Żeby nie było, też żebym swoją rękę dołożył nie tylko do roboty. Moja mama była kiedy w Kenii i se kupiła futro z pantery. Ja, żebym jej zakitrał to futro, mam nadzieję, że tego nie ogląda. I normalnie szwaczek to tak pięknie obszył tu, że coś pięknego. Złapiesz normalnie kobietę, jak będziesz z roboty wracał w zimę i ona ci nie powie, że masz łapy zimne. Nie chuj, cię z chałupy nie wyrzuci. Tu się tak wygodnie siedzi na tych fotelach. A to wszystko przez te przepiękne korale. Proszę Państwa, 30 lat jeździłem na taksówce w Ameryce. Te Amerykanie teraz od nas kupują te drzewnione korale, bo są tak wygodne i grzeją ładnie kręgi. Coś pięknego, proszę Państwa. Normalną rzeczą jest to, że nie każdy ma gwarancję wygrać, ale każdy ma szansę. I jak se kupisz e-booko, to będziesz miał też dodatkowo od nas dane 10 patoli polskich, które będziesz mógł se tu położyć na takich kupeczka, albo nie wiadomo, co chcesz tu zrobić. Możesz swoją kobietę se tu posadzić, nie wiadomo co. Ważne, że jest piękna, złota taca. Ja żem zauważył, niekiepski mechaniku, że tu jest nietęgi hak. A ja żem normalnie o tym zapomniał. A ja mam normalnie taki zajebisty pomysł. Ty pstryknij palcami. Grind never stopping, I'm keeping it cold. Unlocking the door with the holy key. You supposed to be this close to me, and hopefully you understand. G.O.D. Maybe this cold, and I'm talking like no degrees. This ain't a fluke. I seen it way before it ever happened. It gave me the view. I had to put in my time on the TV. It coming in soon. I couldn't leave it all up to a variant or an experience. You gotta get up and do what it do. So complicated, homie, it's you. Always gonna wait until you in the mood. I've been running, came out gunning, stopped the fronting on your word. It's what you hear, not what you heard. I'ma hang on every verb. I'ma show you what it's worth. Every day I'm on the earth till they put me in the dirt. I'ma get into it first. Said I'ma get into it first. Until they put me in the dirt. Z K
każdym materiałem delikatnie przesuwamy granice absurdu, no bo Multipla ciągnąca M4 Competition Cabrio na lawecie, tego jeszcze na pewno nie grali. Absurdalne rzeczy dzieją się też w internecie. I ktoś otworzył puszkę Pandory pełną 13 i 14, przez co oglądalność jakichkolwiek innych materiałów niż właśnie dotyczących tej afery mocno spada. Ale duża część z was, mam nadzieję, że czeka z niecierpliwością na naszego Bizona. I duża część z was miała wątpliwości, czy aby na pewno go stuningujemy. Pora, by rozwiać wszelkie wątpliwości. I tak oto przedstawiam wam Bizona 5043 Super Exorcist. Dlaczego jest ten dopisek Exorcist? Chodźcie. Z jednego zajazda ciągnącego za kontenerem ze Stanów została nam ta naklejka i idealnie tu się wpasowała. Idealnie wpasowały nam się te kołpaki, tak to chyba nazwę. W sumie nie, to są spinery. No nie pierdolcie, fajna rzecz, nie? Z racji na to, że cała ta akcja jest giga, Szymon kiedyś założył taką firmę jak Giga była, to w nazwie Bizona zrobiliśmy w kształcie takiego burgerka, żeby był taki, wiecie, smaczek. Z przodu, z tyłu, wszystkie się spinerki kręcą, więc jak jakiś nowy nabywca wyjedzie sobie z dupeczką na miasto, to zrobi wrażenie. Co więcej, na samym starcie powinienem powiedzieć, że całą robotę odjebali chłopaki z Blink Detailing Studio, bo to oni przez ostatnie 14 dni i 24 godziny sprawiali, by to wyglądało, jak właśnie widzicie. I w ogóle ocencie, nieźle to wygląda, prawda? Fajnie, czerwony kolor, najszybszy. Czarne dodatki, dodatki. Mówiłem o karbonach? I również te karbony są. Wprawdzie trochę one tak się od wiatru fałdują, no ale to tak aerodynamika, bo to w Bizonach nie może być taki sztywny, to musi być właśnie taki, uwierzcie mi. Przyciemnione lampy, przyciemnione szyby. I to, o czym mówiłem na początku tego materiału, czyli rogi. Wygląda groźnie. Na tyle wprawdzie niewiele się zmieniło, bo doszedł czarny kolorek, żeby fitował. Doszedł mały, karbonowy też. Taki spoiler? Chuj wie, jak to nazwać w sumie. Oryginalne oznaczenia zostały niezmienione, tak żeby pokazywało, że to właśnie jest ta wersja eksportowa i żeby był taki smaczek starych czasów. Gigantyczne zmiany zaszły we wnętrzu, albo wewnątrz tego pojazdu, także zapraszam. Przed samym wejściem jeszcze możemy zobaczyć skutego karbonu, cup holdery. Można tutaj wsadzić swój ulubiony napój. Normalnie na polu pewnie jest to taki napój procentowy. Tutaj my, z racji na to, że prowadzimy family friendly content, nie możemy pozwolić, żeby tutaj stało jakieś chamskie piwsko. W środku zadbaliśmy o najwyższą jakość materiałów i tak oto wita nas piękny dywan z napisem welcome. Tu mamy dywan pod nogami, taki, żeby można było wyczyścić buciki. To na ziemi, a co na górze? Moi drodzy, niczym w Rollsie mamy podświetlany sufit. Mamy też na czym siedzieć. Krzesełko zostało obszyte skórą, przeszyte czerwoną nicią, żeby było bardzo sportowe. A jak mówimy o sporcie, to nie mogło zabraknąć kierownicy z Alcantary. Mamy też na niej takie... Dobra, dzwonek. I nie jest to dzwonek, by ktoś nam ustąpił drogi, tylko to jest dzwonek, by zadzwonić o kumpla, żeby przyszedł, obalił z tobą to, co masz w cupholderku. We wnętrzu, chodźcie do środka. Niestety nie jestem jakby doświadczonym kombajnistą, dlatego chłopaki z Blinków wszystko mi ładnie poopisywali, co gdzie jest, tak żebym się nie popierdolił i żebym potrafił poprowadzić ten sprzęt. No właśnie, odnośnie prowadzenia tego sprzętu nie będę walił. I wczoraj dokonaliśmy pierwszej jazdy testowej. Niestety nie poszła ona po naszej myśli, bo zapomnieliśmy o dość istotnym fakcie. Zresztą spójrzcie sami. Chyba najwyższa pora odpalić tą maszynę i się nią przejechać. Wiem, że wielu miłośników się znalazło pod ostatnim materiałem, którzy mówili, że ta Andoria, która jest za moimi plecami, brzmi wyśmienicie. No także co? Login? Key?
I tu? Pierwsza podróż tym czym. I pamiętaj, że tylne koła skręcają, nie przednie. No nie bój się. Dawaj, jedziemy kukurydzę kosić. O, w mordę jeza, to się dzieje. To jest moja pierwsza przejazd jak wojny. Ojej, ale dzięki tym szybom to wygląda. Patrz, pierwsze mijanie z autem. Ze starym na polu. Ej, dobra, jak ja to... A jak ja mam teraz wykręcić? Ale on pracuje fajnie, tak sobie jednostajnie. Prosto! Nie ma. Samochód serwisowy, są lekkie kłopoty, bo nam prądu brakło. I teraz musimy wykminić... Co ledy to są na oddzielnym układzie są ledy. Skania go tu przywiozła i Skania go teraz odpali. Metry idę z tym busem. Ej, jestem już to całkiem naprawdę nie najgorszy. Ale mamy nowy dzień i Kamilek przyjechał z pomocą i wymienił akumulatory stare, które... Od czego to w ogóle były te stare? Podejrzewam, że jeden był od Fiata Tipo, a drugi od Malucha. Czyli ni chuja tu nie powinny być. Z pewnością. Teraz są takie, jak być powinny? Od ciężarówki wręcz, takich chyba wtedy nie produkowali. Czyli są lepsze. Poprawiliśmy fabrykę? Oczywiście. Dobra, Kamilku, ostatnio wyszło takie małe nieporozumienie. Powiedziałeś, że 14 lat temu prowadziłeś kombajn. Nie, jak miałem 14 lat. No właśnie, to jest to nieporozumienie, które też zrozumiałem. Widzowie myśleli właśnie, że 14 lat temu, czyli stwierdzili, że powinieneś mieć doświadczenie, przecież tego się nie zapomina, to jest jak jazda na rowerze. Nie, miałem wtedy 14 lat i pomagałem na farmie znajomym w takiej pięknej malowniczej miejscowości jak Rogów. I miałem 14 lat. Tak wiem, jest to nielegalne, nie powinno się jeździć tak dalej, pitu, pitu, ale tak. Nielegalne o to chodzi. To dzisiaj trzeba poprawić. Dobrze. Jeżeli wszystko działa, czyli te akumulatory są podłączone poprawnie. Są podłączone nic poprawnie. Nic innego nie powinno się spić. Kamilek, czyń honory. Ja już wczoraj jazdę tę swoją odjebałem. Poszła taksę. Dawaj. Sprawdźmy, jak ty se poradzisz, stary kombajnista. I oczywiście nam, wiesz, znaczy relacje, czy się podoba, czy fajnie, czy jest wszystko git. Jak odczucia, ty, ej, jak fotelik w ogóle? Boże, masuje mi pupkę. O, a kierownik... Ale jaka kierowniczka. O. I... Piwo? Poproszę. Dawaj, pal dziada, Kamilek. Ach, ale zagadała ta Andoria. Wielu miłośników tego sprzętu właśnie mówiło, że tu nie powinno być systemu dźwiękowego w środku, bo ta Andoria robi taki fenomenalny efekt. Kurwa, no nie wiem, nie? Jakby okej, okay, rozumiem. Albo weź to lusterko, kurwa, ustaw mi jakoś, bo to mam w miarę. Nie, to do mnie. O, i trochę do siebie teraz, do siebie. Jest git? Nic nie widzę. Dobra, ty będziesz moim lusterkiem. Dobra, będę twoim lusterkiem, dawaj. Będziesz lusterkiem, ja mam mi dojadę tak i będę patrzył tył. Dobra, chodźcie chłopaki, wycieczka jest teraz. To będzie niezapomniana podróż. Trzymajmy się za ręce. O. A tam mi... Patrzcie tam. Widzisz za mnie? Near. Jack! A ty mnie wyjebał header? W header? W header nie wyjebał. Chuj, ja tu Titanica odpierdę. A ty mi tu jakiś header mówisz. Przejdziesz, najwyżej jakiegoś ulepa ze Stanów zawadzimy. To wpłynęło za kontenerem. Dokładnie, chujem. Ale kurwa poszedł, jest co? Kurwa, kurwa. Hamuj, chuj.
No zginiemy, ty! Ty co za wariat! Co ty, kurwa, twoje wziąłeś? Nie, jedyna, ale na trójkę gaz. A, dobra. Dobra, idę patrzeć dupę. Ty, no jemu to idzie... Wybitnie ci to teraz idzie, chłopie. Jednak jak ci się opisało te wszystkie elementy, to ci idzie teraz dobrze. Musiałem pamięć mięśni. A, dobra. Na ten dzwoneczek można prowadzić. No właśnie. To złożyłem. Ej, ten dzwoneczek jest... Jesteście gotowi? Dawaj, pij! Truja! Wow! Czy to nie ma hamulców takich dobrych? Parkuj, k***a, Kamil, tą maszynę już. Ty nic nie zajebałeś, to tylko rakos. A! Luz! Luz! Upadł, ale wstał. Do tego na wprost? Tak. Dobra, ręce. Jest! Mamy to! Mam na biegu! Moi drodzy, ja wiem, że mówiłem na moim Instagramie, że szukamy pola, bo chcielibyśmy pomucić. Okazało się niestety, że sezon na młócenie się już dawno skończył. Tacy z nas najebiści farmerzy, nie? Czemu rolnicy. Dlatego musieliśmy trochę pojeździć po miejskiej dżungli. Ale mam nadzieję, że jakoś mi się uda namówić Szymona na to, żeby wraz z Alfem również ten kombajn przetestowali, więc możecie mu tam zrobić spam w jakichś DM-ach czy w czymkolwiek innym. Nie pokazałem wam tego. Headera. Chodźcie. Przez to, że jest to jakaś wersja eksportowa, to on ma tutaj pompę. Kamil, ty się bardziej na tym znasz. Weź wytłumacz. O i tu chodzi, bo dostałem milion wiadomości od ludzi i próbowali mi wytłumaczyć, czym ta wersja różni się od tej normalnej i dlaczego ona jest taka wyjątkowa. Oprócz tego, że ma lampy z malucha. To jest największy atut tego samochodu, no bo gdyby. Samochodu, to jest kurwa samochód. To jest nasza polskość, polska polskość, tak? Tutaj. Nie pamiętam, jak to się nazywa. Header? Header to jest to całe. Muciarnia? To jest targaniec, pamiętam, bo nam łożysko z tego wypadło kiedyś na polu. Okej. Okay. Jakkolwiek to brzmi. I tu jest to na pompie coś podobno, że to jest na pompie, a nie na... A nie na pasku. Nie, o! Tu mamy napęd hydrauliczny, dwa węże, podłączamy je do kombajnu i ciśnienie, wiadomo, pomp oleju, napędza nam zabierak, widły, czy okay. Jak to tam zwał. To tak by było z tych takich istotnych różnic pomiędzy wersją normalną a wersją eksportową. Zdaję sobie sprawę z tego, że jest w internecie o wiele więcej osób, które lepiej się znają na tego typu sprzętach niż ja, czy nawet Kamil. BMW. Zdaję sobie również sprawę, że jak ktoś go zgarnie, to nie do końca może go chcieć, no bo pod blokiem se k***wa bizona nie podstawi. Ja bym postawił. Ja też... Nawet... Ja bym chciał to zobaczyć. Zróbmy to. Postawmy komuś. A wjedzie to na tą gawetę? Nie, na kołach pojedziemy jak coś. Ej, to jest zajebisty pomysł. Dobra, 15 kołapek w górę i jedziemy, stawiamy to komuś pod blokiem dla beki, kurde. U mnie. U ciebie? Lambo stało już przecież to żółte. No ale Lambo to nie bizon, który jest gigantycznie wielki. No właśnie, wielki. Próbuję pobić rekord. Do czego zmierzam, moi drodzy? Jeżeli nie będziecie chcieli go, znaczy ktoś z was, kto zgarnie go, nie będzie go chciał, żaden problem. Odkupimy go od ciebie i potem go damy na WOŚP albo na jakieś wyścigi kombajnów, jeżeli takowe są organizowane. Także, byku, jedyne co musisz zrobić, to wejść na stronę gigafura.pl, kupić e-booka i właśnie to ty możesz stać się szczęśliwym posiadaczem tego cudeńka. Możesz stać się szczęśliwym posiadaczem również tego cudeńka. Myślę, że jest to nagroda, o którą o wiele bardziej warto grać. Ale bez lawety. Laweta zostaje z nami. Laweta zostaje z nami. Ale na tej lawecie prawdopodobnie ci go przywieziemy. Co jest jeszcze zabawniejsze? Multipla jest nagrodą dodatkową. Także jeżeli ktoś ją zgarnie, to jego los dalej trafia do urny i może grać o M4. Także z racji na to, że to jest giga loteria, to ktoś może mieć giga szczęście i zgarnąć to i to. To już by jakby w ogóle... Pff, nadal bez lawety. To by już mózg rozje... I jak sobie dokoptują lawetę, to możecie stworzyć coś takiego. Ej, myślę, że warto. Co się krępujesz? Wbij gigafura.pl, wbij i daj szansę swojemu szczęściu. Ja nie mogę, abym kurczę zapróbował. No, no nie, znajomi nie mogą. Lawetę mam, brakuje mi tylko M4 i multipli. Nie może dojść do momentu, w którym zadzwonimy do kogoś i to będzie znajomy. Nic z tych rzeczy. Dobra, moi drodzy, mam nadzieję, że ten materiał wam się podobał. Mam nadzieję, że Szymon i Jarw też tu się niebawem zjawią, co by go przetestować. Mam nadzieję, że warunki będą lepsze i przetestujemy go faktycznie na jakimś polu. Nie młócąc, tylko po prostu sobie jeżdżąc. To ale co? Założonym headerem, proszę. Tak, założymy header.
Dzięki za dzisiaj. Proszę was o subskrypcję, łapkę w górę i komentarzyk. I na razie.